Maximilian Wiebiórka! ,200 taką wagę wniósł Wiewiór. Teraz zapraszamy mistrza kategorii półśredniej, a jest nim Adrian Polak Polański! Równe 77 kg, tyle wniósł mistrz kategorii półśredniej. Boxer zaciera ręce, bo lubi to. I zapraszam jeszcze twarzą do publiczności. Dobra. Zacznę od mistrza. Nie, nie, trzymaj go, co? Trzymaj ten pas. Możesz się napić. Nie chcę. Adrian, rozmawialiśmy o twojej najpiękniejszej dyspozycji, którą pokazałeś z bocianem. Co jutro pokażesz? Będzie jeszcze level up? Słuchaj, ja z każdą walką progresuję. Zawsze to udowadniałem. Teraz będzie podobnie. And still. And still. W czym zrobiłeś już teraz największy progres, w której z płaszczyzn? Mów szczerze. Słuchaj, stary, zobaczysz wszystko jutro. Jutro sobie rozgadamy się na ten temat trochę więcej. Powiem ci tylko tyle, że mój przeciwnik na pewno nie spodziewa się mojej dyspozycji aktualnej. Nie miałem jeszcze przyjemności pokazać w moich poprzednich walkach za bardzo to, co potrafię w parterze. Także teraz będzie idealna do tego okazja. A właśnie zacząłeś trenować w gi nawet. I to było dość ciekawe posunięcie, no bo przecież kimona, a walka MMA, gdzie to się ma? Słuchaj, ja parter cały czas trenowałem. To, że doszły teraz kimona kilka miesięcy temu, to wiesz, to już jest kwestia poboczna. John Jones również robił w kimonach, a walczył w MMA. Miał pas bardzo długo. Wiesz, gdzie uciekać kolanem przy skrętówce? Wszystko wiem. Okej, dziękuję bardzo. No właśnie, te skrętówki. Ja ci mówiłem wielokrotnie, że tak ochoczo, mimo to, że mam dużą sympatię do tego brazylijskiego, ja bym zobaczył tą skrętówkę w końcu u ciebie, gdzie być może na mistrzu zastosujesz. Jest taki plan? Być może, ale skrętówka to nie wszystko. Nie ma co się nastawiać na jedną technikę. Ale pas będzie mój na pewno. Jak bardzo jesteś tego pewny? No, mocno jestem pewny. Wiadomo, nigdy nie można być pewny na 100%, ale bardzo mocno jestem pewny. Teraz biorąc pod uwagę przygotowania we Wrocławiu i to, że wiem, że sumiennie wstawałeś na te zajęcia, a ty się często spóźniasz, bo wiemy o tym, tutaj chyba przycisnąłeś trochę tempa i trzymałeś ty godzinowo chyba. Znaczy spóźniać się też spóźniałem na treningi i to często bardzo, ale tak nie więcej niż 5 minut, nie? Biłeś się w stójce samej z Ferrarim w K1. Czy tutaj poprawiłeś pewne elementy? No tak, na pewno troszeczkę. Pewne elementy poprawiłem. No, poprawiłem, tak. Ja wam tylko powiem od siebie, że jak byłem, odwiedzałem tutaj, robiąc dzień z zawodnikiem, z Wiewiórem, rozmawiałem z Harym, z Harzewskim, który z profesjonalnym zawodnikiem powiedział tak: Michał, Wiewiór, parter ma na bardzo wysokim zawodowym poziomie. Nie wiem co z stójką, ale na pewno ten parter jest top. No więc jutro będziecie się mogli spodziewać topowego parteru. Au! Duże brawa, dziękuję.